Politechnika Opolska odnosi sukcesy nie tylko na polu naukowym, ale również na polu sportowym, czego byliśmy dzisiaj świadkami w czasie balu sportowca. Jako były sportowiec doskonale wiem, ile trzeba włożyć wysiłku, zaangażowania, ile pracy, aby osiągnąć sukces, który będzie zauważony. Bardzo dziękuję tym młodym ludziom, którzy angażują się nie tylko w sport, ale też jeszcze z nami studiują i reprezentują Politechnikę Opolską na zewnątrz jako AZS Politechniki Opolskiej. Jak zwykle ten rok obfitował sukcesy zawodników, choćby wczoraj już, jak wspominałem, mieliśmy kolejny sukces, z którym będziemy się cieszyć, czyli brązowy medal Mistrzostw Europy w short tracku. Felix Piżon, nasz zawodnik w sztafecie. Natomiast jak zwykle kajakarze, lekkoatleci trzeba sobie obiecywać dużo po sekcji pływackiej, bo w 2024 roku, który jest rokiem olimpijskim, na pewno będziemy starali się mocno rozpychać i myślę, że będzie o nas słychać. Ale bardzo cieszy mnie ten aspekt organizacyjny, bo jest nas ponad 2000 członków. Realizujemy bardzo duże szkolenie dzieci i młodzieży. Myślę, że w Opolu jesteśmy bardzo rozpoznawalni i daliśmy się poznać jako znakomici organizatorzy. To mnie cieszy, bo kształcimy kadry organizatorów, wychowujemy dzieci i kształcimy zawodników. Jest czym się cieszyć. Dzisiaj jak zwykle pewnym elementem był plebiscyt dla najpopularniejszego sportowca Politechniki Opolskiej, gdzie 33 nominowanych w głosowaniu na fanpage'u mieli okazję jakby zdobywać swoich fanów i była to pewna zabawa, którą co roku proponujemy. Nagrodziliśmy trzy wartościowe wyniki, które osiągali także nasi najlepsi sportowcy, ale nagrodziliśmy jak zwykle trenera, a także odznaczenie dla działacza, czyli złoty wróbel, no i były także srebrne i złote odznaki AZS-u przyznane przez zarząd główny, także było kogo nagradzać. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie. Czuję dzięki temu większe wsparcie od AZS-u, trenerów i moich kibiców. Wiem, że ludzie mnie wspierają. Też widziałam bardzo duże zaangażowanie wśród rodziny i znajomych w plebiscycie samym. No i to jest bardzo duża motywacja dla mnie. Dla najbliższy sezon mam nadzieję, że będzie dużo lepszy od tego, chociaż ten był naprawdę udany według mnie. Na co dzień trenuję dwa razy dziennie, wyjeżdżam co chwilę na obozy. Praktycznie nie mam mnie w tym Opolu, więc cieszę się, że udało mi się być na tym balu sportowca i odebrać te nagrody osobiście. Zdobyliśmy złoty medal w dwójce na Mistrzostwach Europy. Indywidualnie Mateusz był pierwszy, ja byłem tuż za nim. Na Mistrzostwach Świata troszkę role się odwróciły. Indywidualnie ja byłem drugi, Mateusz był trzeci. Na dwójce niestety gdzieś tam zabrakło troszkę w końcówce i skończyliśmy na trzeciej pozycji. W tym roku mamy nadzieję, że w końcu uda nam się zdobyć Mistrzostwo Świata. Bardzo cieszymy się, że jesteśmy tak wyróżnieni. Pierwszy raz w karierze nam się udało być pierwszym. Jesteśmy bardzo zadowoleni. Na laurach nie spoczniemy, a będziemy pracować na więcej, żeby właśnie to Mistrzostwo Świata, tak jak kolega powiedział, wymarzone w końcu było zdobyte. Dla mnie to jest nieodłączna część mojego życia. Trzeba wszystko podporządkowywać pod to. Od 6 roku życia robię sport, uprawiam. Wcześniej to było łyżwiarstwo figurowe, dlatego było tego bardzo dużo. I no, trzeba dużo, wymaga to dużo poświęceń. Ale co, trzeba sobie jakoś radzić i ta przyjemność, która jest z tego w trakcie treningów, obozów, zawodów, jest na pewno tego warta wszystkiego. Ciężka praca, nie polecam. Od rana do wieczora 24 na dobę o tym myślę. Jako były zawodnik myślałem tylko o treningu, także rano, wieczorem wracałem do domu między treningami, robiłem co mogłem, ale bycie trenerem to się zupełnie inna bajka, ale kocham to co robię naprawdę, z uśmiechem na twarzy, przychodzę na halę pracować z tymi chłopcami. Są gorsze dni wiadomo, ale są też te wspaniałe, dla których warto właśnie żyć i wykonywać tą pracę. Bardzo jest mi miło, bardzo dziękuję wszystkim. I nie ukrywam, że jest to ogromna radość i tak jak wspomniałem tutaj na scenie, życzę wszystkim sekcjom AZS-u, aby dalej wykonywały tą świetną robotę i dalej zarażały właśnie pasją tych najmłodszych kibiców.